International Level poniedziałek godzina 11, a zaczynamy dzisiaj wcześniej z tego powodu, że jest pierwszy dzień zgrupowania reprezentacji Polski, nowe otwarcie, nowe rozdanie, nowe nadzieje, a będzie jak zawsze. Marcin Lepa. Polsat Oby nie Sport. dlaczego. Dzień dobry. Piotr Dumanowski Eleven Sport. Dzień dobry. Nie no, myślę, że wiara w narodzie rośnie i tak tylko chciałem was delikatnie sprowokować, a wiemy o tym, że Michał probierz. Już niektórych do siebie przekonuje poszczególnymi decyzjami. Szybko. Szybko, dosyć. Już przed zgrupowaniem, więc dzisiaj trochę o tym pogadamy. Pokażemy Wam też nasze składy na wyspy Owcze, które się różnią. Będzie dyskusja. Będzie dyskusja. Będziemy prosić o wasze składy w komentarzach. I już teraz was Was poproszę, żebyście ci, którzy oglądają nas z odtworzenia, wpisali swój skład na Wyspy Owcze właśnie w komentarzu. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Policzyliśmy wszelkie minuty nie tylko z tego weekendu, ale z całego sezonu zagrane przez reprezentantów Polski. Zobaczymy, kto przyjeżdża tutaj w formie, w rytmie meczowym, a kto tak naprawdę no, jest w trudnej sytuacji klubowej. Natomiast panowie, pierwsza rzecz, która wam się podoba u nowego selekcjonera. Jak chcecie pozytywnie, to proszę bardzo panie Marcinie. Które już mi się podoba. Na razie jeszcze nic mi się nie podoba, bo podchodzę z dużą rezerwą do, do tego, co ma się wydarzyć w dwóch najbliższych spotkaniach. Jakby nauczony tymi ostatnimi kilkoma laty w wykonaniu naszej reprezentacji, dalej twierdzę, że na końcu o wszystkim decydują piłkarze, a nie trener, że nawet najbardziej przemyślana taktyka i, i, i nawet taki mecz, który układać się po Twojej myśli, jak przeciwko Mołdawii na wyjeździe, jak się okazuje, jest do przegrania, więc cały czas od gdzieś początku kadencji Sousy twierdzę, że. Czekam na moment, w którym to piłkarze wezmą na siebie odpowiedzialność za wyniki reprezentacji i w takich dwóch meczach, jakie nas teraz czekają, wywalczą po prostu 6 punktów. Bardzo mi się podoba hasło, które jest u sportowców: You win with what you got, czyli wygrywasz tym, co masz. Czyli koniec usprawiedliwiania, że nie ma Lewandowskiego, że ten odszedł, tamten zakończył karierę, ten jest kontuzjowany. Mamy taką kadrę, że przeciwko takim dwóm rywalom tylko 6 punktów. Ja się zgadzam tutaj z Marcinem, że to, to, to musi być takie podejście. Szczególnie, że to jest, wydaje się w teorii, patrząc na, 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 na skalę trudności, najłatwiejsza dla nas ta przerwa na kadrę, czyli naj, najłatwiejsze zgrupowanie, no bo, bo Wyspy Owcze i Mołdawia, chociaż na razie nasi piłkarze udowodni, że dla nich nie ma łatwych rywali. Na pewno może się podobać to, co jest normalne, co nie było normalne za czasów Fernando Santosza, to że selekcjoner jeździ, obserwuje. To, że nas zaskakuje, bo tego oczekujemy od selekcjonera, bo gdyby to były oczywiste wybory, no to po co byłby selekcjoner? Każdy trener, który cokolwiek osiągał z tą kadrą, nas zaskakiwał. To były czasem wybory nieoczywiste, wybory może początkowo kontestowane. Teraz będziemy mieli być może debiutantów, bo jest takich pięć szans. Jest sześciu piłkarzy z ekstraklasy, której nie możemy deprecjonować, bo, bo bywały sytuacje, gdy przyjeżdżał piłkarz z ekstraklasy, nawet czasem dowoływany, jak choćby Bartosz Salamon i rozgrywał bardzo dobre spotkanie. I, i też jak pytasz, co mi się podoba, to to, że do, nie sięgnął po Grzegorza Krychowiaka, że już ten rozdział mamy zamknięty, bo jednak no, szacunek dla Grzegorza za te sto meczów, za, za te karierę w kadrze, ale jednak wszyscy wiemy jak wyglądały jest jednak te, te, te końcowe jej etapy. Podoba mi się to, że nie sięgnął po piłkarzy, którzy są nie w formie, a których można by powołać i powiedzieć, że nie ma lepszych. No bo nie został choćby Nikola Zalewski, który od nie nawet początku tego sezonu, ale myślę, że od kilku jak nie kilkunastu miesięcy jest na takiej fali, która się obniża. Początek sezonu ma fatalny. Jest w tym momencie czwartym, może nawet piątym wyborem dla Jose Mourinho w zespole, który i tak wygląda dość przeciętnie. Nie ma powołania dla Janka Bednarka. Są nowe twarze, więc ja daję trenerowi carte blanche, czystą kartę. Jak już mówiłem, tutaj byłem fanem innego wyboru, ale skoro mamy selekcjonera, to go wspierajmy i oceniajmy po tym, co zobaczymy. Na boisku. Tak, tutaj możemy jak najbardziej powiedzieć, że te opinie były takim dobrym wstępem do programu, a przejdźmy sobie już do tego, z czego my rozliczać powinniśmy piłkarzy, patrząc na ich formę, mianowicie do minut, które oni faktycznie grają, żeby od razu z pełną emerytoryką statystyczną wejść w ten program. Więc bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski i Marcin Bułka po 90 minut w ten weekend. Oczywiście Bartłomiej Drągowski ze względów osobistych nie zagrał teraz z Pizą i tak samo nie pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji, a Marcin Bułka jest ponownie dowołanym, natomiast takim, którego możemy być pewni, no bo 5 czystych kąt w tym sezonie Ligi Francuskiej to jest wynik świetny i zobaczmy sobie jak bramkarze radzą sobie na przestrzeni całego sezonu, ile oni faktycznie grają. Bułka i Skorupski 100%, Wojtek Szczęsny 540 minut, ale tutaj mamy wrażenie, że nie ma to żadnego wpływu na jego pozycję. I nawet kiedy popełnił błąd w tym feralnym spotkaniu. Czy nawet idze, dwa? Czy nawet dwa dokładnie, to i tak oczywiście pełne poparcie trenera on ma, więc nie ma tutaj raczej dyskusji o tym, kto będzie jedynką. To przejdźmy sobie do obrońców, bo tu znacznie ciekawiej. W ten weekend Tomasz Kędziora nie grał, Kuba Kiwior też nie grał, ale ze względu na to, że grał na ławce rezerwowych, poza kadrą borykający się z urazem Bartek Bereszyński i poza kadrą też Patryk Peda. Natomiast widzimy, że wszyscy inni raczej grali no i sprawa, że Tymoteusz Puchacz już w tej reprezentacji nie jest. Daliśmy go na listę, był powołany, ale niestety nie pojawi się na zgrupowaniu. No i Sebastian Walukiewicz tylko 15 minut. Dziwi mnie to powołanie bardzo, panie Piotrze. Może jest to powołanie takie spojrzenie w przyszłość, czyli że, że chciałby tego piłkarza na dłuższą metę mieć, bo przecież od dawna mówiło się o, o dużym potencjale, szczególnie początek przygody we Włoszech był dla Sebastiana dobry, potem jednak ten okres końcowy w Kaliarii, gdzie były i kontuzje, i, i, i też zasiadał na ławce rezerwowych. Od tego zaczęło się wszystko to, co, co złe dla Walukiewicza w poprzednim sezonie. Grał mało, ale jak byłem w Empoli, to rozmawiałem z drugim trenerem tego klubu i przekonywał mnie, że Walukiewicz w następnym sezonie już będzie piłkarzem wyjściowego składu, że my chcemy go wykupić. To, to się stało, bo. Empoli wykupiło Walukiewicza z Cagliari i że on się rozwija, że oni są zadowoleni z pracy, którą wykonuje. No, zaczął sezon w składzie wyjściowym, ale u poprzedniego trenera. Teraz się zmienił trener, bo Paolo Zanettiego zastąpił Aurelio Andrazzoli i no, nie jest takim fanem Walukiewicza, jakim był na początku sezonu Paolo Zanetti, bo Zanettiego był tym piłkarzem, który zaczynał mecze. U Andrazzolego pamiętamy pierwszy mecz nowego trenera, nowego Starego trenera Empoli, bo on po raz czwarty już wrócił do, do tego klubu i od razu przeprowadził no, taką depolonizację Empoli, bo i Bereszyński na ławce, i Walukiewicz na ławce. W tamtym czasie jednak złożyło się także i prawa obrońca nagle, i środkowy doznali kontuzji, więc i tak Bereszyński i Walukiewicz na boisku się pojawili, ale dużo myślę, że stracili tym meczem przeciwko Romie, przegranym 0-7, gdzie no, w dużej mierze to się zaczęło od Walukiewicza, od Bereszyńskiego, bo zagranie ręką w pierwszej minucie. Sebastiana, gol strzelony kolegą samobójczy Bartka Bereszyńskiego na 0-3 i, i Empoli totalnie się posypało. No w tym momencie myślę, że jednak bliżej gry w Empoli jest Walukiewicz niż, niż Bereszyński, bo yy, tak jak już sygnalizowałem w meczykach w International Level jakiś miesiąc temu, to nie jest tak, że Bereszyński przychodzi i ma od razu miejsce oddane podane na tacy, bo Tyrone Buey jest piłkarzem młodszym, szybszym, bardziej dynamicznym, no pewnie mniej doświadczonym, yy, ale no to on zaczął wygrywać te rywalizacje z Bereszyńskim. Teraz yy, mały uraz, więc Bartka nie było w składzie z tego powodu ale wcześniej jednak to nigeryjczyk wygrywał walkę, więc takie mam wrażenie, że ogólnie jeżeli chodzi o nasz blok defensywny przed tym dwumeczem, to jesteśmy trochę w powijakach, no bo mówimy o Walukiewiczu, który przyjeżdża yy, grając przeciętnie w zespole, który broni beznadziejnie, o Wietesce, który popełnia sporo błędów i jego kaliar jest totalnie beznadziejny. Wczoraj też słaby mecz Wieteski i całego kaliari przeciwko Romie. Mówimy o Kiwiorze, który siedzi na ławce i 90 minut rozegrał tylko między jednym a drugim zgrupowaniem, jeżeli dobrze pamiętam. Mówimy o Bereszyńskim, który nie wiadomo czy nie jest kontuzjowany, ale też miał kłopoty w Empoli. Do tego wypadł Tymoteusz Puchacz. Do tego mamy debiutanta z młodzieżówki ogranego tylko na poziomie Serie B, który w tym momencie jest w klubie z Serie C. Mamy też Tomasza Kędziorek, który w klubie gra na prawej obronie a z tego, co możemy się domyślać, raczej zagramy systemem z trójką z tyłu, więc no, rysuje nam się ta formacja defensywna jako bardzo newralgiczny punkt. I, I jestem ciekaw, jak to selekcjoner zestawi, bo ja szczerze mówiąc, to będzie widać po moim składzie, nie mam pojęcia. I dałem to tak bardziej w formie zabawy. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o obrońców, to jeśli my wygramy, to znaczy na przykład będziemy mieli czyste konto w jednym czy drugim meczu, to sposobem, a nie obecną formą naszych obrońców. Natomiast jak widzieliśmy grafikę, możemy jeszcze raz zobaczyć z minutami w tym sezonie naszych obrońców, no to najmniej zdecydowanie gra Jakub Kiwior. 181 minut na 1080 możliwych w tym sezonie. No, Procent jest fatalny, bo to tylko 16%. Natomiast delikatnie spoilerując, każdy z nas w każdym możliwym zestawieniu daje go do pierwszego składu, no bo chyba nie może być inaczej, bo my potrzebujemy jakiegoś lidera defensywy, który się po prostu nie wystraszy, mimo że w klubie nie gra dużo. A to, co możemy o Kiwierze powiedzieć, to nie tylko, że fajnie wyprowadzi piłkę, że da dobry przerzut, ale on się nie boi po prostu poziomu reprezentacji polskiej, a o reszcie tego jeszcze nie wiemy. No i też biorę poprawkę, że nadal treningi i wewnętrzne sparingi w Arsenalu są więcej warte niż czasami występ nawet na poziomie drugiej czy trzeciej ligi, jak w przypadku Patryka Pedy Europejskiej. Brakuje mi jednego nazwiska wśród tych powołanych. Od jakiegoś czasu jestem takim lobbystą Walukiewicza i Pedy ze względu na ich potencjał, na ten potencjał, który jest troszeczkę... Taki bajkowy w takim znaczeniu, że Walukiewicz nie miał w swojej karierze na razie możliwości gry przez dłuższy fragment czasu. Bo nawet wtedy, kiedy znalazł miejsce, to nagle przyplątały się o kontuzje, o których mówiłeś. Więc brakuje mi takiego momentu w jego karierze, by powiedzieć, zagrał dwa sezony. Oceńmy go teraz, czy to jest piłkarz, który przez wielu skautów, trenerów na poziomie młodzieżowym w poprzednich klubach e, oceniali jego potencjał. Brakuje mi też takiej możliwości pełnej oceny Patryka Pedy, bo wydawało mi się, że po zeszłym sezonie, który jak na stosunkowo młodego człowieka, będzie owocował awansem. Teoretycznie on jest dogadany z Palermo, ale zostaje w spal, czyli na trzecim poziomie rozrywkowym, czyli jest wręcz regresja. Tak, ale dodajmy tylko, nie żeby szczególnie usprawiedliwiać, ale żeby uzupełnić tę twoją wypowiedź, on został, bo spal zgodziło się tylko w takim wypadku na transfer, jeszcze miał rok kontraktu, on bardzo chciał odejść. Ja rozumiem, tylko jakby to są wybory kontraktowe, a ja mówię o tym, co jest. Jakby, I teraz, wiesz, tak, tu i teraz jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że Patryk cofa się o jeden poziom rozgrywkowy, więc. Mam nadzieję, że te powołania dla Wolukiewicza i Pedy to jest taki duży kredyt zaufania ze strony probieża, który szuka nowych twarzy, szuka kogoś nieoczywistego, kto miałby zastąpić Glika i Bednarka. I to mi się oczywiście podoba, natomiast przy tych właśnie wszystkich wyliczankach, bo jak na końcu spojrzymy, to tak naprawdę tylko Matikasz jest piłkarzem, który gra regularnie na pierwszym poziomie rozgrywkowym w dobrej lidze. I to wszystko. Wszyscy pozostali piłkarze, mamy jakieś ale. Albo nie grają, albo byli kontuzjowani, albo grają na niższym poziomie rozgrywkowym. I brakuje mi Pawła Bochniewicza, który, o którym też już kiedyś rozmawialiśmy, kiedy nawet tutaj w meczykach zastanawialiśmy się, co takiego może znaleźć Fernando Santos do reprezentacji po Mistrzostwach Świata, po nieudanej przygodzie, bo już zastanawialiśmy się nad następcami Glika. Już wówczas sygnalizowaliśmy się, że to może być tylko trend zjazdowy Bednarka, i wymienialiśmy właśnie tych wszystkich piłkarzy, i także Bochniewicza, i w przeciwieństwie właśnie do tych powołanych, Bochniewicz. Gra regularnie w tym sezonie, zagrał 7 z 8 meczów, opuścił tylko mecz z powodu kontuzji. 6 z tych meczów zaczął w 11, bo po kontuzji został wpuszczony tylko na końcówkę, żeby wszedł. I ma dwa gole na swoim koncie, więc wydaje się, że grając w lidze holenderskiej w Eredivisie, to jest piłkarz, który ma wszelkie papiery, żeby zostać przynajmniej powołanym do tej kadry. Jakby nie widzę papierów na razie, żeby był gorszy w stosunku do konkurencji, która została powołana. Ale to tylko... No szczególnie... Przy tej mizerii, którą widzimy. No właśnie, to tylko taki mój ptaszek, który stawiam przy tym nazwisku i znak zapytania, dlaczego nie on? Szczególnie, że zostało jakby wyczyszczone to jedno miejsce przez w ogóle brak powołania dla Bednarka, bo gdyby jeszcze Bednarek był powołany i trener chciał go zostawić na ławce, ale miałby go w kadrze szerokiej, no to zabrałby to jedno miejsce. A tutaj jest, nie ma glika, nie ma Bednarka. I jednak trener bierze troszeczkę na przyszłość te powołania i dlatego później jak przejdziemy do tych naszych jedenastek, to ja widzę gigantyczny problem z wyborem pierwszej jedenastki. Wierzę, że trener oczywiście przy tych powołaniach już miał w głowie ten skład, ale jeśli miał w, ten, w głowie ten skład, no to już mu na starcie wypadł puchacz prawdopodobnie. I nie wiem co z Bereszyńskim, skoro nie zagrał dwóch meczów ligowych. I też wiecie, na pewno dla nas docelowym takim zgrupowaniem najważniejszym, czy takim na, na naszym punktem na mapie, punktem odniesienia, będą Baraże, no bo małe są szanse, żeby zająć drugie miejsce w tej grupie. Oczywiście, póki są, to trzeba o to walczyć, ale w dalszej perspektywie, bo teraz mówimy, że, że tych opcji jest niewiele, albo są one przeciętne, no to mamy jakieś rezerwy, no bo jest Helik, który zbiera dobre recenzje w jak piszą nasi widzowie, ale jest też Dawidowicz, który znowu wypada z powodu kontuzji, o, jednak Dawidowicz gdy wybrał. gra, to gra naprawdę dobrze w się Verona. Może w kadrze to nie jest gracz o uznanej marce i też nie powinien się dostać, że tam chciał go trener odesłać czy odesłał na trybuny, no bo rozegrał 8, nie 80 spotkań w kadrze, ale ja go cenię piłkarsko i myślę, że przy tej mizerii, którą my w tym momencie mamy, no to Dawidowicz obecnie jest lepszym obrońcą. Na pewno bardziej ugranym na tym dobrym poziomie niż Wieteska, niż Walukiewicz, niż wielu, wielu innych. No też no niż Patryk Peda siłą rzeczy. Chociaż może potencjał Pedy jest, jest większy, ale, ale tego jeszcze nie wiemy, no bo poza meczami młodzieżówki, no to nie ukrywajmy. No nikt nie ogląda Serie C i spotkań z udziałem z Ferrari, Ferrara. Też to nie jest żaden wyznacznik, bo jak przyjrzałem z kim on tam grano, to no, jak są to znane nazwiska, on to raczej emeryci, typu Mirko Antenucci, 39 latek który kiedyś tam przez chwilę w dole tabeli serii A się Pałętał, ale też mamy jeszcze jedno nazwisko, które w dalszej perspektywie mam nadzieję, że no, tę listę wzmocni, czyli Mike Nawrocki, który też jest w tym momencie pechowcem, bo na pewno byłby na tej liście, z tego względu, że pamiętamy go z legii, pamiętamy go z ekstraklasy. Zaczął dobrze w Celticu ten sezon. No i przypamiętała się kontuzja. Tak byśmy mieli piłkarza, który miałby za sobą kilka spotkań w Scottish Premier League, pewnie dwa występy w lidze mistrzów, bo grałby i swoje nordem i z Lazio Tym bardziej, że Celtic ma teraz no totalną, totalny problem z, z, ze stoperami. Pięciu stoperów tam wypadło, w tym, w tym Mike Nawrocki Więc gdyby był tylko zdrowy, to na pewno by grał. Więc no. Jesteśmy w trudnej sytuacji, skoro, skoro no, wypadają i Nawrocki, i Dawidowicz, ale opcje są, bo tak jak Marcin powiedział o Bochniewiczu, niektórzy mówią, że okej, okay, ale brakuje mu szybkości. No ale Walukiewicz to nie jest sprinter. WTSK też nie jest najszybszym zawodnikiem, więc ja też tutaj myślę, że przy takiej liście, to Bochniewicz spokojnie poziomem by nie odstawał. Pewnie tak właśnie by było, natomiast widzieliśmy tą listę powołanych i trzeba lepiej z tego co jest, trzeba wygrywać tym co jest. Tak jak na początku programu powiedziałeś Marcin mamy tysiąc osób już w tym momencie na żywo, więc siłą rzeczy bardzo serdecznie was poproszę o to, żeby poszła tu łapka w górę, żeby wzrósł zasięg tego programu i jednocześnie poproszę naszego wydawcę, żebyście mogli się wypowiedzieć na Czacie w ankiecie na temat tego, czy macie tak twarde podejście, jak panowie, że 6 punktów albo w ogóle nie ma o czym myśleć, bo myślę, że to głosowanie jest dosyć oczywiste, ale może macie inną perspektywę. Natomiast my przechodzimy do pomocników i tutaj jest już zagadka, kto ile gra, kto ile nie gra, bo czasem w niektórych przypadkach trzeba właśnie tak to zdanie ułożyć. Widzimy listę z tego weekendu. Ktoś szczególnie zwraca Waszą uwagę poza tym, że Kuba Kamiński znowu tylko resztki zbiera tych minut podczas meczu? Ja się cieszę, że dostał powołanie Kuba Piotrowski. To też jest nieoczywiste powołanie. Ktoś może mieć zarzut, że nie z najsilniejszej ligi, ale to jest też Pucharowicz i ma dobre liczby, jak na piłkarza grającego w środku pola, raczej bliżej obrony. Więc przy też szukaniu następcy Grzegorza Krychowiaka, to jest właśnie też kredyt zaufania pod adresem tego piłkarza. Więc cieszę się i ja już też tutaj mogę spoilerować, że ja go umieściłem jakby w ogóle bez zastanawiania w pierwsze 11 właśnie dlatego, że to jest jakby piłkarz, którego bardzo bym chciał od razu zobaczyć na tym poziomie międzynarodowym w reprezentacji nie do końca wiedząc czego mogę się jeszcze spodziewać, a mając właśnie do przetestowania go w meczach z przeciwnikami jednak z tej niższej półki. Więc jeżeli wrzucać na głęboką wodę, no to może nie 3 km od brzegu, a gdzieś tam te 200 metrów, żeby sobie popływał i żeby za miesiąc w listopadzie już był gotowy ewentualnie do występów z trudniejszymi przeciwnikami. Tak jest. No to zobaczmy sobie, jak to wygląda minutowo, jeśli chodzi o cały sezon i tutaj bardzo różnie, no bo mamy Damiana Szymańskiego, który jest zestawiany ze slizem, czy właśnie z Piotrowskim, ale widać, że on gra zdecydowanie mniej niż ta dwójka, no bo to jest tylko 58%, najmniej zresztą z naszych pomocników, tych środkowych, oczywiście, bo jeszcze na drugiej grafice będą skrzydłowi, ale na razie na tym się skupmy. Zieliński, sliz, Piotrowski, dziczek, marchwiński, to jest granie tak naprawdę, Non stop, Natomiast jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, to chyba nam nie robi różnicy czy to jest minus 1000 czy 1200, bo przy tych jego liczbach, przy jego świetnej formie w Fenerbacze, no to musi być po prostu kolega Piotra Zielińskiego w pomocy. Jaka no I to może jest nie proporcja w, w stosunku do jakby obrońców? Zobaczcie, że możemy się zastanawiać, pokłócić się za chwilę, kto powinien grać, kogo my widzimy i tak dalej, natomiast na końcu Zieliński ma bardzo dobry start do sezonu, Szymański, Sebastian ma bardzo dobry start w sezonie, Piotrowski. Notuje bardzo dobre liczby i na razie jest pewniakiem jakby tutaj do gry w swoim klubie. Sliż gra w ekipie Pucharowicza i jest żelaznym piłkarzem do pierwszej jedenastki. Każdy z nich to jest piłkarz, który jest ograny, który gra w europejskich pucharach i gdzieś notuje całkiem niezłe liczby. To już jest... Ten ból głowy, jakiego chcielibyśmy mieć przy wyborze jedenastki do reprezentacji. Tak jest, panie Marcinie, to zobaczmy: Skrzydłowych, i tutaj będzie już nieco gorzej. No bo chociażby Kuba Kamiński w tym gronie, który wiadomo, że serca do walki ma tak naprawdę aż nadmiar, natomiast jeśli chodzi o minuty, to jest tu zdecydowanie gorzej. No poziom kubek i tak naprawdę. 130 minut w tym sezonie, czyli, czyli nic. Frankowski gra 65% możliwego czasu, wszołek 82% możliwego czasu, i groziski najwięcej aż 93. No, dlatego nie ma opcji, żebyśmy grali skrzydłowymi. No bo, bo nie, nie, nie stoimy skrzydłowymi, bo widzimy, jak to wygląda na tej grafice. Też mamy tutaj graczy w formie, ale w, no, na Pozycję wahadłowego. No bo rozumiem, że wszołek czy Frankowski ciebie nie przejmują. No, dla mnie to są gracze, którzy świetnie spiszą się właśnie w tym ustawieniu 3-5-2 w bocznych strefach. Boiska, bo z jednej strony mamy najlepszego obecnie piłkarza ekstraklasy, który przeżywa, który jest w życiowej formie. Wiadomo, że już był swego czasu i w Bundeslidze, i w Serie A, ale są piłkarze, którzy na przykład szczyt formy przeżywają po 30, tak? czy około 30 roku życia, różnie to się układa. Paweł Wszołek w tym momencie jest w życiowej formie, więc ja też widzę go w wyjściowym składzie reprezentacji. Też on wchodząc w meczu w, w Tira. Myślę, że dał niezłą zmianę, mimo tej, tej, tej naszej całej yy, słabej gry. No i yy, kandydat murowany do, do gry, czyli Przemysław Frankowski, no bo gra na najwyższym poziomie z naszych wszystkich graczy występujących w bocznej strefie, gra w Lidze Mistrzów. bo gra w Lidze Mistrzów i gra dobrze w tej Lidze Mistrzów, no bo zwycięstwa z Arsenalem nie byłoby gdyby nie świetna gra właśnie Frankowskiego, to podanie do Eliego Łajego. Wcześniej też niezły, przyzwoity mecz przeciwko Sewii, do tego Lons wreszcie zaczęło wygrywać, zaczęło to się od meczu z Tuluzą, teraz też Kolejne spotkanie, w którym Frankowski zalicza asystę. Widać, że jest kapitalnie przygotowany motorycznie. I to jest gracz uniwersalny. On może zagrać i na prawej obronie, i na prawym skrzydle, i na prawym wahadle, i z lewej strony również. I też bym nie Więc... wyrzucał tych słów Roberta Lewandowskiego z wywiadu dla Eleven Sports i dla męczyków z Mateuszem Święcickim, bo tam oczywiście były przekopywane i wszędzie cytowane te słowa negatywne, te negatywne fragmenty i nic dziwnego. Natomiast on tam pochwalił pewnego piłkarza za to, że ma osobowość, że bierze na siebie, że nie boi się i że jak trzeba podejść do rzutu karnego, czy strzelić, oddać strzał z dystansu w ważnym momencie, to zrobi to Przemysław Frankowski. Faktycznie mam wrażenie, że on w że nie jest aż tak wykorzystywany przez ostatnie lata, jak mógłby być. Ale okej, okay, zobaczmy sobie pomocnik yy, przepraszam bardzo napastników, bo jak przejdziemy do waszych składów, to jeszcze pewnie i o Frankowskim co nieco będzie. Natomiast napastnicy w ten weekend zagrali 90 minut Adam Buksa, 45 minut Arkadiusz Milik i tu z trafieniem. Karol Świderski 76 minut także z trafieniem. Powiem Wam, że zastanawiam się najbardziej właśnie nad tą trójką, kogo tam można sensownie ustawić, bo pewnie będziemy grali na jednego napastnika, niezależnie czy wahadło, z wahadłowymi, czy na czwórkę obrońców. No bo chcemy wykorzystać Zielińskiego, Szymańskiego, raczej dwóch napastników tam jeszcze. Ja nie zmieściłem dwóch. Nie ja będzie. też zmieściłem dwóch i Zielińskiego i Szymańskiego, bo Dokładnie. uważam, że piłkarze powinni grać na swoich pozycjach, a ani Zieliński, ani Szymański to, to nie są gracze na pozycję numer 10, może grać Szymański. Na, na ósemce, Zieliński na, na szóstce i żeby, żeby, żeby tego Zielińskiego też nie pchać za wysoko, bo przez lata pchaliśmy go za wysoko, on, A on, swoje piłkę... robienia tak. tam... on niech będzie tym, który akcję rozgrywa i potem ma obok siebie, nie wiem, czy Piotrowskiego, czy, czy Slisza, na pewno kogoś bardziej mobilnego niż Grzegorz Krychowiak i Sebastiana Szymańskiego i dla mnie to by było fajne środowisko wreszcie w kadrze dla, dla Piotra Zielińskiego, ale także dla Sebastiana Szymańskiego, no bo Szymański też jeszcze w kadrze no, nie pokazuje tego co pokazywał w klubie. Pamiętamy, że był rzucany też po, po dziwnych pozycjach choćby w meczu z Węgrami za, za Paulo Sousy na, na wahadle, więc uważam, że wreszcie mamy środowisko w środku pola, żeby w tej kadrze coś tam się dobrego zadziało. ile są problemy jeżeli chodzi o skrzydłowych, jeżeli chodzi o stoperów, no to w środku pola mamy wybór i, i z tego musimy po prostu coś ulepić. 100% racji Świderski 94, właściwie 95% możliwego czasu, Buksa 74 milik tylko 26 niespełna. No to pytanie do was, śledzicie regularnie Juventus? Ich grę w serii, bo tylko w Serie A w tym sezonie. No i co możecie o Miliku powiedzieć? Czy to jest piłkarz do wyjścia w pierwszym składzie kadry? Jak najbardziej. Tym bardziej, że po ostatnim weekendzie możemy mówić o, o nim jako bohaterze Juventusu, bo, bo bez Milika pewnie nie byłoby tego zwycięstwa w derbach Turynu. To oczywiście jest ważny mecz prestiżowy, ale no to nie jest zaskoczenie, bo, bo co roku Juventus. Derby, derby wygrywa i, i, i w który nie rządzi, ale Milik zagrał naprawdę bardzo dobrze. Wybrany w La Gazzetta dello Sport jako il migliore. Był aktywny, był dokładny, był skupiony, zdobył bramkę i też w drugim meczu z rzędu, w którym pojawił się na boisku, bo wcześniej w meczu z Lecce trafił, Strzela do, do bramki, więc jest aktualnie w formie. Był mały problem fizyczny, bo, bo z tego względu właśnie rozpoczął mecz na, na ławce, wcześniej go w weekend brakowało. Ale gdy grał w ostatnim czasie, to grał dobrze, to strzelał, więc jak najbardziej dla mnie w tym momencie Milik jest kandydatem do gry w kadrze od początku. Tym bardziej, że pamiętam taki mecz, no to dawne czasy jeszcze za Jerzego Brzęczka, gdzie też brakowało Roberta Lewandowskiego. Graliśmy z Portugalią na wyjeździe, udało się zremisować, to nam dało pierwszy koszyk. W eliminacjach do, do euro, no i tam Milik, no, co prawda z rzutu karnego, ale strzelił, zagrał przyzwoicie, więc też chciałbym go zobaczyć, właśnie jako tego, od którego dużo będzie zależeć w ataku, bo pamiętam, że on przez lata też powtarzał, że ja nie chcę być drugim napastnikiem, ja nie jestem dziesiątką, mimo że wiele osób to, to sugerowało i, i, i taka była narracja, ja jestem Wysuniętym napastnikiem, który potrafi wziąć grę na siebie. No to skoro jest teraz taka możliwość, to chciałbym Milika właśnie zobaczyć w tej roli. Okej, okay. przekonuję to ciebie, Marcin. Ja mam ten problem z Arkadiuszem, że od jakiegoś czasu w reprezentacji mam wrażenie, że nie, on nie daje tyle, na ile ocenialiśmy go i ile prawdopodobnie też chcieliby widzieć selekcjonerzy. Natomiast bardzo cenię to, że on został w Juventusie, co wcale nie było takim oczywistym wyborem. Juventus długo czekał na sfinalizowanie jakby rozmów wiedział, że chce gdzieś w pewnym momencie być może sprzedać w Lachowicia, biorąc pod uwagę wszystkie kłopoty wykluczenie z europejskich pucharów. A Milik chciał od początku zostać w tym klubie, wiedząc, że wcale nie będzie zarabiał najwięcej i najwyższej pensji nie będzie tam miał, że być może gdyby. gdyby Dobrze to rozegrał na rynku transferowym, mógłby zarabiać więcej, ale niekoniecznie grać w takim klubie z takimi aspiracjami, z taką złością po tym, co się wydarzyło w zeszłym sezonie i chęcią walki, bo tak mówią w Turynie, o mistrzostwo. Nie wiem, czy rzeczywiście mają w tym momencie kadrę gotową na rywalizację, zwłaszcza z Interem, który jest dla mnie faworytem numer jeden serii A. Natomiast no, już ta pierwsza czwórka w tym sezonie wygląda zdecydowanie bardziej realnie niż to było jeszcze kilka miesięcy temu. I zaczęli sezon, może nie grając jakiegoś najpiękniejszego futbolu, ale skutecznie. I Milik, właśnie od tego momentu, kiedy gdzieś uparł się, że on chce zostać w Turynie, rzeczywiście dał taki sygnał, że, że będzie chciał pokazać coś, coś więcej, że w tym klubie gdzieś się zadomowił, mimo że też ma sygnał, że jednak wyborem numer jeden jest Wlachowicz, że on będzie być może wchodził w trakcie meczów, że będzie gdzieś grał na zmianę w takiej sztafecie z Serbem, więc to w wszystko pokazuje, że, że jest zdeterminowany, żeby zagrać dobry, dobry sezon. Natomiast, no tak jak mówiłem, w reprezentacji ja wiem, czego się spodziewać po Miliku na pewnym poziomie. Powyżej tego gdzieś tego ekstra nie dokładał ostatnio, więc być może w tych łatwiejszych meczach. Dałbym szansę także Buksie, żeby, żeby zaistniał, żeby wykorzystał to, że jest trochę przestrzeni również dla niego, bo, bo Milik będzie powoływany i na to, i na następne zgrupowanie, i jeszcze dalej. Jakby jego pozycja w kadrze jest bardzo, bardzo mocna, więc nic jej nie podważy. 9 meczów Buksy w reprezentacji Polski i 5 trafień. Fakt, że były tu trzy trafienia z San Marino, ale Robert Lewandowski z Wyspami Owczami też ostatnio dwa gole strzelił i raczej o to w tym chodziło, żeby strzelić. Natomiast powoli zróbmy tak, żeby pojawił się na naszej diodzie pan selekcjoner Michał Probierz i jednocześnie ta tablica taktyczna niech wywoła Wasze składy. Zacznijmy może od składu. Piotra Dumanowskiego i się tłumacz w takim razie, co tam takiego na was grałeś? No to jest wiadomo, trochę trochę zabawy, ale w bramce Wojciech Szczęsny tutaj nie ma, nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o defensywę, to jak już mówiliśmy wcześniej, jest tu duży problem dla mnie takim jedynym pewniakiem jest Jakub Kiwior. Jakub Kiwior, który może w klubie nie gra, ale jest naszym najlepszym w tym momencie defensorem z tych powołanych, też w kadrze gra przyzwoicie. Sprawdziłbym po prostu Patryka. Skoro jest powołany, skoro grał w młodzieżówce w kadrze do lat 21 u trenera Probierza, to nie patrzyłbym przez pryzmat, że to, to piłkarz z poziomu Serie C, bo grał w poprzednim sezonie i był dobrze recenzowany w Serie B. Być może, we, no jest prawdopodobne, że za parę miesięcy to będzie piłkarz Serie A, no bo jest wypożyczony z Palermo, do z Pal, Palermo jest wysoko w Serie B, Palermo awansuje do Serie A, Peda będzie Starterem w Serie A jest oczywiście taka możliwość. A wytłumacz skoro... proszę jedną rzecz. Walukiewicz gra, czyli sadzasz na, sadzasz na ławkę Bereszyńskiego, Wieteskę i Kędziorę. No to w takim razie czemu oni cię bardziej, oni, oni cię mniej przekonują niż Walukiewicz? Z tego względu, że chciałbym też sprawdzić Walukiewicza. No bo wydaje się, to, to łatwiejszy mecz niż, niż ten z Mołdawią. No bo nie ukrywajmy, mam nadzieję, przynajmniej, że pracy dla defensorów w meczu z wyspami owczymi nie będzie dużo, więc chciałbym sprawdzić po prostu Sebastiana Walukiewicza, który na, na razie mówi się głównie to, o czym też wspominał Marcin, o jego potencjale, o jego predyspozycjach. O tym, o czym mówiło się, gdy wyjeżdżał z ekstra klasy do, do Kaliari. Początek miał dobry, ale ostatnie nawet nie miesiące czy lata trudniejsze. W tym sezonie przynajmniej gra, przynajmniej gra. Może nie wszystko, ale gra, więc. A też, jak spoglądam na Walukiewicza, na Wieteskę, to dla mnie pewniejszy jest ja. Seria... <coughs> Walukiewicz Wieteska otrzymał szansę z Albanią, zawalił przy golu drugim dla Albańczyków, więc teraz dałbym szansę Walukiewiczowi. Tym bardziej, że Bereszyński ma kłopoty zdrowotne, no i też kłopoty z grą w ogóle od dłuższego czasu. W tym roku, jakbyśmy policzyli minuty w roku 2023 Bartka Bereszyńskiego, no to przecież... To byłby, to byłby wynik opłakany. Następnie Frankowski-Wszołek, czyli dwóch zawodników w bardzo wysokiej formie. Tutaj można dyskutować czy Wszołek, czy Kesz na prawym wahadle. Maty kesh oczywiście gra, gra w Premier League, ale Wszołek tym co pokazuje w ostatnich tygodniach też zasłużył, żeby go docenić. Frankowski jako najlepsza opcja na lewe wahadło, bo jest to piłkarz uniwersalny. Na tej lewej stronie też często sobie radził. Również w klubie, a jak mówimy o Kamińskim, to po pierwsze też nie jest wahadłowy, a po drugie no, nie gra prawie nic w Wolfsburgu, a mamy Frankowskiego, który też czysto fizycznie wygląda znakomicie. Środek pola, Zieliński jako ten rozgrywający, obok niego Bartek Sliż, Sebastian Szymański nieco wyżej i w tym trójkącie chciałbym, żeby sporo się działo. Zieliński, Sliż, Szymański w ataku. Człowiek, który w kadrze daje najwięcej czyli Karol Świderski obok niego Arkadiusz Milik. No dobrze, to był wykład trenera Piotra Adamowskiego, słucham. Mogadwocem, bo Oczywiście. to co mnie najbardziej uderza i to co wczoraj też pisaliśmy wieczorem ja boję się, że przy takich naszych papierowych zabawach tego typu właśnie 11, to jest rewolucja. Jakby, że to jest totalne przewrócenie. Jakby było je tak źle, że my teraz wywracamy wszystko. Spojrzałem sobie szybciutko, bo, bo jakby za chwilę będzie mój, się, ja starałem się. Wiedząc, że to wszystko jakby yy, jest prawda, na, na końcu starać się znaleźć jakiś szkielet tej reprezentacji. W tej jedenastce jest czterech piłkarzy z ostatniego meczu z wyjściowego składu i pięciu piłkarzy z wyjściowego składu Czesława Michniewicza z kończącego meczu, jego kadencję z meczu z Francją. Czy to jest totalna rewolucja. Oczywiście możemy powiedzieć... Wymuszona, bo nie ma Lewandowskiego, który grałby w podstawowym składzie, a ma kontuzję na przykład. Ale no nie zmienia to faktu, że stawiamy na piłkarzy A, którzy nie grali ostatnio w reprezentacji, czyli to nie są pewniacy, to nie są goście ograni i mający na swoim koncie 40 meczów w reprezentacji, że wyleciał ten, który ma 100, a w jego miejsce wstawiamy 40. B, nie wszyscy z nich, tak jak właśnie zaznaczaliśmy Peda, Walukiewicz, Grają w swoich klubach. I trzy, na czym chcemy bazować jakby nowy rozdział w tej reprezentacji? Bo na pewno to będzie nowy rozdział, i mam wrażenie, że jest takie przyzwolenie trochę w narodzie, żeby Michał probierz, nawet jeżeli nie uda mu się już wywalczyć kwalifikacji, i nie daj Boże, powień, powinie mu się noga w Barażach. To, żeby on dalej budował, żeby to było otwarcie, żeby wyczyścić pewne... Nie, ja nie wiem, czy to później to wytrzyma, bo wiesz, na końcu weryfikujemy na podstawie meczów. Jak te mecze będą wyglądały tak jak ostatnio, to, to znowu się podniosą głosy krytyki. Natomiast no jest takie trochę przyzwolenie, żeby już nie powoływać, nie wiem, Krychowiaka, Bednarka, Glika tak? I, i to to uczy. Generalnie mamy biedę w obronie, nie jest powołany Bednarek, który ma 52 czy 4 mecze, 2 na koncie, a ludzie się nie burzą. I faktycznie jest takie przyzwolenie, o którym mówisz. Jedna istotna kwestia, powiedziałeś o tych papierowych zestawieniach. Sebastian Mila tutaj wczoraj w pogadajmy o piłce powiedział, że jak był proszony o wysłanie składu do naszego studia, tak na grafikę, no to zajęło mu to chwilę. Jak poprosił Michał probierz, wyślijcie mi ludzie ze sztabu, asystenci, swój skład na wyspowcze. Uła, to wtedy kreślił, 45 minut. I faktycznie to, co my teraz sobie wystawimy, nie ma takiego Aż znaczenia. Aż sprawdzę, ile mi zajęło wystawienie, kiedy wczoraj poprosiłeś. Natomiast zobaczmy sobie twój skład dokładnie. I tutaj zestawienia są dwa. Więc proponujesz nam zestawienie, Marcin, antylegia i drugie zestawienie, antylegia. Nie antylegia, trochę przesadzasz. Natomiast jedną rzecz od razu zaznaczę, że żeś przekonał mnie wczoraj w rozmowie do wystawienia jednak tak jak tutaj rozmawiamy piłkarza który jest w super formie czyli wyrzucam Kamińskiego z tej jedenastki po prawej stronie alternatywnej i tak jak Piotr przesuwam Frankowskiego na lewą stronę a Wszołka na prawej stronie zostawiam czyli w tym ustawieniu trójkowym Szczęsny Bereszyński, Wieteska, Kiwior. Zakładam, że to jest na końcu właśnie bazowanie jednak na piłkarzach, którzy są w tej reprezentacji od jakiegoś czasu, którzy mają już pewne doświadczenie. Bazowanie na piłkarzach, którzy są w dobrej dyspozycji, tak jak Kasz po lewej stronie w grze Czwórką Obrońców. Czyli zostawiam jakby trzon tej reprezentacji, wrzucam Wieteskę, który też gdzieś w ostatnim czasie już był powoływany do tej kadry. Nie ma być może dużego doświadczenia, no bo nie dostawał szans trzy występy na jego koncie, ale on w środowisku z pewniakami, czyli Kiwior, który ostatnio był pewniakiem, i u Michniewicza, i u Santosza, Kas, który jeżeli był zdrowy, raczej był pewniakiem, i Bereszyński, który jest z nich najbardziej doświadczony w reprezentacji, który może zagrać na. Na kilku pozycjach, i tak jak rozmawialiśmy, on w klubie nie gra nic, a potem i tak przyjeżdża na kadrę i, i prezentuje się w barwach reprezentacyjnych o niebo lepiej. Idziemy wyżej, czyli Frankowski, doskonałe liczby, doskonała forma. Zieliński, pewnie jak nie dyskutujemy w ogóle o tym piłkarzu. I przesuwamy wszołka, czyli mamy w tym momencie dorzucane znowu tylko jedno nazwisko, nowe, jakby nowe środowisko Piotrowski. Chciałbym go sprawdzić. Wiem, czego oczekujemy i co możemy, czego możemy spodziewać się po sliszu, więc sprawdziłbym Piotrowskiego. Mając też alternatywę, że zaczynam od meczu z łatwiejszym przeciwnikiem, więc ewentualnie slisz może zagrać przecież z Mołdawią. Jakby tutaj jedno nie wyklucza drugiego. Szymański. Jako wolny elektron daje mu czy? to ma być ósemka, czy to ma być dziesiątka. Niech robi, co chce na boisku. Niech sobie kreuje. Niech schodzi nisko do Zielińskiego. Niech razem tworzą e, możliwość rozgrywania. Niech schodzi do Frankowskiego, czy do Wszołka i, e, i biorą się za uruchamianie tych szybkich e, i dużo biegających piłkarzy na bokach w ustawieniu z trójką obrońców, e, czy też z czwórką uruchamianie Bereczyńskiego i Kasza. I z przodu znalazłem miejsce jednak dla dwóch piłkarzy i tak jak mówi po Miliku wiemy czego się spodziewać. To jest piłkarz, który ma w reprezentacji 70 występów. Więc nie ma jakby potrzeby na siłę go sprawdzać w wyjściowym składzie. Jestem ciekaw bóksy, a świderski jest dla mnie pewniakiem, bo to jest piłkarz, który na reprezentacji zawsze daje coś więcej zawsze daje i gola, i asystę, i serducho, i takie zaangażowanie. Myślę, że jakbyśmy spojrzeli na, tych, na te dwie jedenastki, to dla mnie Bereszyński, Frankowski i świderski to są dwaj piłkarze, którzy. Rzadko kiedy w reprezentacji nie sprzedali absolutnie wszystkiego, co mieli w danym momencie w, w swoim bagażniku, I, 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 i rzadko kiedy można było mieć do nich. Można było mieć zastrzeżenia techniczne na przykład, ale rzadko kiedy te ewolucjonalne. To są piłkarze, którzy grają absolutnie na 110% w barwach narodowych. i Więc tak jak mówię, nie dokonuję rewolucji w tych moich papierowych zabawach, bo wrzucam tylko wieteskę. Tylko Piotrowskiego i ewentualnie jeszcze Buksę, a nie Milika, jako tych piłkarzy nowych. Natomiast bazuję jednak na szkielecie reprezentacji, wiedząc, że oczywiście mogę w trakcie meczu dorzucać piłkarzy, że mogę dokonywać zmian, że mogę, jeżeli ktoś, ktoś się nie sprawdził, na udawie wystawić inną jedenastkę. Ja się tutaj będę podpierał tym, co powiedział wcześniej Piotrek Dumanowski, że Paweł Szalek to jest dzisiaj najlepszy piłkarz ekstraklasy. I dlatego umieściłem go w dwóch zestawieniach, ale najpierw pewna, może nie że informacja, ale pewne przypuszczenie Tomasza Wodarczyka. Piotr Zieliński obok Michała Probyża na dzisiejszej konferencji prasowej, co zapewne oznacza, że to on będzie kapitanem reprezentacji Polski, pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj kolejny program. Zaskoczeni? Zaskoczeni nie. Ja najwięcej spotkań chyba będzie miał z tych wielkarzy, którzy wyjdą na na boisko mieliśmy dwóch kandydatów jak rozumiem tylko tak szczęsny i zieliński czy tak ale ale bramkarz z opaską kapitana który jest jednak daleko od wydarzeń boiskowych jednak rzadko też w klubach nawet oglądamy bramkarza z opaską kapitana ale no Wojtek też by mnie nie nie bulwersował z opaską kapitana tak samo nie bulwersuje mnie zieliński bo jeżeli chodzi o, o to co pokazuje na boisku to jest liderem. Kadry jest piłkarzem o najwyższych umiejętnościach z tych który, którzy zostali powołani, więc yy, dla mnie nie widzę tutaj problemu. Tym bardziej, że no, chciałbym, żeby yy, do, rozegrał dobre spotkanie właśnie z Opaską i żeby to mu jeszcze. Trochę dodało takiej pewności siebie. To, co widzimy w Neapolu, gdzie w kryzysowym momencie w ostatnim czasie, gdzie, gdzie była ta afera TikTokowa, gdzie wyniki się nie układały, no to, co zrobił Zieliński, zabrał piłkę Osimanowi, który wcześniej zmarnował rzut karny to dosłownie zabrał, mimo że o był wyznaczony, wziął, ustawił, strzelił i pokazał, że ciśnienie trzyma. Gdy był rzut z Realem Madryt, to też. Ten rzut karny wykorzystał, wczoraj co prawda oddał piłkę Osimenowi, ale to też pokazuje, że, że jakby dba o kolegów, że wiedział, że Osimen akurat tego może bardzo potrzebować, więc liczę, że ta opaska, jeżeli rzeczywiście ona na ramieniu Piotrka się pojawi, to, to jeszcze mu coś doda, a nie nałoży Nie prośbę. Mogę się pokłócić? Wolałbym, żeby to był Wojciech Szczęsny. Już mówię dlaczego. Mam nadzieję, że ta opaska, tak jak powiedziałaś, dołoży takiej cudownej mocy, że Piotr urośnie, że Michał Probierz daje sygnał, jeżeli byłby to Piotr, daje mu sygnał: patrz, możesz być liderem. Natomiast. Liderem się nie staje poprzez założenie koszulki, opaski i poprzez mianowanie, patrz będziesz moim liderem. Liderem trzeba być. Piotr może być liderem na boisku poprzez swoją jakość techniczną i bywa i jest w tym sezonie w Napoli. Bo zgodzisz się chyba, że przy Lobotce i w różnej dyspozycji na początku tego sezonu on wyrasta na absolutnie postać numer jeden. Tak, najrówniej. W tej, grającej, w tej chwili najrówniej, najlepiej, najlepiej no grający w Napoli. Jest liderem Napoli. Natomiast i chcemy, żeby też był w reprezentacji. Natomiast, no nie ma co ukrywać, że ani w wywiadach, ani na konferencji prasowej, ani w wielu innych sytuacjach Piotr chyba nie ma predyspozycji do bycia takim prawdziwym liderem, który wychodzi starczą mieczem i mówi walczymy, a wydaje mi się, że ktoś taki powinien być trochę w tej reprezentacji w tak trudnym momencie. Ktoś, kto wypnie pierś, kto stanie do wywiadu, powie trudne słowa, wyjaśni nam co się wydarzyło, wyjaśni być może też te rzeczy, których my nie widzimy jako dziennikarze czy kibice. I bardziej by w, tym, w tej roli widział Wojciecha Szczęsnego. Być może rzeczywiście rzadko się zdarza, że to bramkarze są kapitanami, ale no Manuel Neuer jest i też ma charyzmę i jest bardzo cenionym piłkarzem w każdej szatni, w której się znajduje, czy to klubu, czy reprezentacji. Potrafi wejść w spór z włodarzami Bayernu, nawet z trenerem, co widzieliśmy całkiem niedawno w Bayernie, więc... Trochę takiej postaci właśnie bym szukał, człowieka, który ma swoje zdanie, który nie będzie się wstał, nie będzie się bał wstać i, i być może też powiedzieć to trenerowi. Nie wiem, czy do końca Piotr to jest człowiek, który wchodzi w jakiś spór z, ze swoim szkoleniowcem, czy z kolegami, kiedy dochodzi do trudnych spięć, a... Tutaj bym się zgodził z Arturem Wichniarkiem, że sytuacja w naszej szatni doszła już tak daleko, że być może jedną z pierwszych rzeczy, które należałoby zrobić, to raz na zawsze wyprać wszystkie brudy, wyczyścić, zamknąć się w szatni i powiedzieć panowie: jeżeli mamy coś przeciwko sobie, jeżeli coś było nie tak w czasie mundialu, po mundialu, w ostatnich meczach, na ostatnich zgrupowaniach, to tu i teraz to wypierzmy. Koniec, dajmy sobie raz czy drugi e, przysłowiowego plaskacza i, i zamknijmy ten temat. Zgadzam się z tobą, natomiast będzie ale. Bo mówisz o tej rozmowie nie w sferze medialnej, rozumiem, tylko Oczywiście, w szatni. Absolutnie, tylko i wyłącznie w szatni. W to... życiu nic, co będzie w tej szatni, nie ma prawa się przedostać do mediów. Okej, okay, no to jeśli w tej szatni, to uważam, że Piotr Zieliński w szatni nie musi mieć na sobie opaski kapitańskiej. Nie musi mieć, dlatego tym bardziej właśnie widziałbym Wojciecha Szczęsnego, bo później po tej rozmowie, kto wyjdzie do mediów i fajnie to wytłumaczy, kto to sprzeda? Bardziej myślę, że Wojciech, który ma gadane i który ma charakter, żeby to fajnie też sprzedać, czasami z żartem, z przekąsem, odpowiedzieć na trudne pytanie, niż Piotr. I to nie jest żaden zarzut, po prostu czasami ktoś jest stworzony do wypowiedzi medialnych, do tego, żeby prowadzić swoje konta społecznościowe, a ktoś ma to w głębokim poważaniu albo po prostu nie chce tego robić. Powiem wam, że obaj użyliście ciężkich argumentów. Ja jestem gdzieś pomiędzy Szczęsnym a Zielińskim, ale zapytajmy w takim razie was. Ankieta już wisi. Kto kapitanem pod nieobecność Lewandowskiego? Zieliński, Szczęsny. A na końcu to może być tylko na dwa mecze. Tak, może być, oczywiście. Więc, Czy ktoś. Więc rozmawiamy o czymś, co nie ma znaczenia. Tak, no jako trzecim bramkarzu. To D właśnie. Tak, raczej to jest ta kwestia. Natomiast jeśli ktoś inny, zastanawiam się, kto tam sensowny mógłby być. Ale myślę, że tylko na dwójka, ewentualnie jakiś Arek Milik ale on musiałby być pewniakiem do gry ze względu na staż w tej reprezentacji. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś postać, która by mogła opaskę wziąć. No nie ma tikarz. Może, nie wiem, Frankowski, skoro, skoro już tak go trochę Robert w tym wywiadzie namaścił i on jest liderem rzeczywiście w Lons. Też tam, tam, tam do rzutów karnych podchodził i, i piłkarzem, który gra w poważną piłkę na poważnym poziomie. Ale już poziomie. szukamy trzeciego, nie że Tak, pierwszego. tak, tak, no ale musi być tych, wiesz, wicekapitanów też musi wskazać jest selekcjoner, więc myślę, że w tym gronie, jak widzimy, no Bartosz Bereszyński. Tak, ma doświadczenie, tak. ma charyzmę, ma spokój, ma inteligencję i tą boiskową Grał poza boiskową i był kapitanem. Ja, tak. tak. Natomiast jeżeli bym widział takich liderów w przyszłości, bo nie teraz. To być może tak. Frankowski i Kiwior to są tacy dwaj piłkarze, którzy może. za... Chociaż jak mówimy o wypowiedziach medialnych, jeżeli że nie musi być medialny, to na pewno nie Kuba Kiwior. Ale charakter ma y i być może ta medialność mu przyjdzie z czasem, bo być może jest to człowiek, który, który jeszcze jest jakby cały czas na głębokiej wodzie i wierzę, że Anglia go pewnych rzeczy nauczy. Może tak być. Wystawiłem Was na strzały na czacie w komentarzach, więc wystawię i siebie ze składem reprezentacji Polski. I mianowicie też dałem, tak jak Marcin, bezpiecznie dwa ustawienia. Alternatywnie. E, dokładnie, więc zobaczmy ten pierwszy i alternatywny skład. E, Peda jest u mnie w nawiasie, bo tak sobie myślę, że jeśli mamy informację ze sztabu reprezentacji Polski, że Patryk Peda jest szykowany do gry, no to może faktycznie warto go w tej trójce przetestować. Dla mnie pewniakiem jest Sliż, dla mnie pewniakiem jest Wszołek i tak samo tutaj bym być może nawet zmienił Frankowskiego z Kamińskim, bo Frankowski bardziej nas przekonuje zdecydowanie niż Kuba Kamiński. Z tymi napastnikami się dziwię i pewnie wy mnie możecie pokrytykować, bo nie ma tu Milika i sam teraz jestem zaskoczony, może patrząc na ostatnią formę. Natomiast z drugiej strony, jak patrzę na mecze w kadrze ostatniej każdego z tej trójki, no to Świderski robi robotę. Świderski jest dla mnie numerem jeden w tym. I tej, w tej tej też trójki. dawał radę. W reprezentacji według mnie nie ma lepszego tak, zawsze, napastnika od Zawsze coś daje i zawsze ma, ma też te, te gole sytuacyjne, takie gdzie trzeba tę nogę włożyć i zawsze ją wkłada właśnie Świderski, wiele ważnych bramek zdobu, więc dla dla mnie też, dlatego ja dałem go obok Milika. Bo, bo dla mnie też Świderski jest pewniakiem i nie patrzę, gdzie gra, że to jest liga MLS. No bo to też jest w porządku, w porządku liga. Bo patrzymy na to, co dawał kadrze. Tak, to na pewno. 15 tutaj... goli, 8 asyst i te właśnie 8 asyst bym też podkreślił w tym sezonie we wszystkich rozgrywach, też tych dwóch Pucharach i MLS. To jest wartość nieprzeciętna, bo, bo czasami, jeżeli szukamy tego napastnika, który będzie, a mam nadzieję, że zagramy jednak dwójką, że no na takich rywali wyjdziemy dwójką napastników. Jeżeli szukamy tego napastnika, który będzie się uzupełniał, czy z Buksą, czy z Milikiem, a tak jak mówiłeś, e, e, czy ty Samuel mówiłeś o Miliku, że on chce być tą dziewiątką, no to właśnie Świderski ma też to podanie. I, to i pod tym względem jest idealny mu Właśnie pewnie my go nie postrzegamy jako takiego typowego napastnika. Okej, okay, ale z drugiej strony ostatnie trzy tygodnie to jest pięć trafień i asysta. I w tym no i... roku łącząc to z kadrą, bo też warto spojrzeć, w tym roku 16 goli, 9 asyst. No to są fantastyczne statystyki Świderskiego i trzeba to podkreślać, bo w klubie nie zawsze mu tak szło. On przyjeżdżał w słabej formie klubowej i w reprezentacji błyszczał trochę jak Kamil Grosicki kiedyś, a teraz może błyszczeć i tu i tu. No i tutaj daję identyczny środek pola co Duman, bo wiesz Marcin, podchodzę do Bartosza Slisza, tak, że to jest piłkarz, który już wyrasta ponad Legię, ponad naszą ligę, którego chciał wyciągnąć ostatniego dnia transferowego Trabzonspor za sporę i który w Europie daje mega jakość, czy to Graz AZ, czy z Astonvillą. W ogóle z tym nie dyskutuję, jakby okay. ja tylko y, twierdzę właśnie, że to wszystko już wiem. I, I chcesz zobaczyć, co ch Chciałbym zobaczyć Piotrowskiego okay. właśnie z Wyspami Owczymi. Pewnie gdyby było na odwrót, gdyby pierwsza była Mołdawia, to bym też wystawił Slisza w wyjściowym składzie. Natomiast ponieważ mamy najpierw Wyspy Owcze, to chciałbym zobaczyć Piotrowskiego i jak coś się wydarzy, to właśnie mogę zawsze z Mołdawią wystawić Slisza, bo ja do końca nie wiem, czego mogę się spodziewać po tym chłopaku, a on ma fenomenalne liczby, jak na defensywnego pomocnika w tym sezonie. Zaraz tylko znajdę. Osiem występów, dwa gole, dwie asysty. No to, to też. Jest niebanalne. Znowu, te dwie asysty też do mnie przemawiają, że to jest piłkarz, który szuka też w pewnym momencie podania, że szukamy kogoś, kto będąc na tej szóstce będzie grał bardziej jak Krycha w 2016 roku, a nie jak Krycha w 2018 czy 2020. Czyli kogoś, kto nie obraca się wokół własnej osi i zagrywa do środkowych obrońców, tylko kogoś, kto szuka gry w trójkącie z Szymańskim, Zielińskim, czy też z tymi bocznymi zakładamy na przykład Wszołkiem i Frankowskim. To fakt. Ja w ogóle bardzo szanuję tych piłkarzy, którzy wchodzą na boisko, czy od pierwszej minuty, czy z ławki i którzy od razu chcą coś wziąć na siebie i na pewno taki jest slisz, na pewno Wszołek, na pewno Świderski, bo przecież on robi zawsze zamieszanie, kiedy się pojawia na boisku. A my sobie przejdźmy jeszcze do tematu tego, jak wyglądają w lidze zespoły Polaków, bo w ten weekend trochę się wydarzyło w tych topowych ligach, więc zobaczmy sobie od Premier League przechodząc, jak wyniki i tabela się prezentowały. Wyniki w Widzimy doskonale Chelsea z czterema trafieniami, trafieniami i tylko jednym straconym golem. To jest coś niebywałego, zwłaszcza, że Manchester United też z wygraną, co się często nie zdarza. I Liverpool wyłożył się na Brighton, które dopiero co dostało 1-6 do 6 z Aston Villą. No i ten hit Arsenal-Manchester City. Zobaczmy sobie tabelę, a wy powiedzcie w dwóch słowach, czy wy widzicie ten sezon tak, że to nie City zdobywa trofeum? no trudno w tym momencie wyrokować bo jednak w ostatnich latach całkowicie zdominowali angielską Premier League zawodnicy Manchesteru Manchesteru City no tylko ten sezon pandemiczny wygrana Liverpoolu sprawia że to nie jest taka seria City, jaką ma, nie wiem, Bayern w ostatnich latach, czy, czy no PSG też tam miało wpadki. Ale ja bym chciał oczywiście, żeby jednak coś się zadziało. Też no, zachwycam się Tottenhamem, trenera postekoglu, bo to jest trener, który potrafi no, grać piłkę fenomenalną. Jego Celtic w poprzednim sezonie, to według nawet takich starszych kibiców Celticu, którzy tam chodzą na od Kilkudziesięciu lat mówili, że to jest najpiękniejszy Celtic od lat 70., od pół wieku. I on przychodzi do Tottenhamu, bierze ten zespół, który był w kryzysie, i nagle jest liderem Premier League, grając przyjemną, fajną dla oka piłkę. Więc no, to, są, to, są, to są super historie, ale wiemy, że jednak no, sezon jest bardzo długi, i w ostatnich latach zawsze było tak, że nawet jak ktoś sięgał po ponad 100 punktów, albo do końca walczył, to, to i tak na koniec. Wygrywał Manchester City, może kontuzja Kevina De Bruyne, słabsza forma Erlinga Haalanda. Zobaczymy jak długo się utrzyma, sprawi, że jednak będziemy zaskoczeni, no bo byłaby to niespodzianka, gdyby City po Mistrzostwo w Anglii nie sięgnęło. Ostatnio był porównany w jakimś wywiadzie po Jud Bellingham do Kevina De Bruyne. I mimo, że Bellingham ma już nazwisko bardzo mocne, to mu się tak zaświeciły oczy jak usłyszał w ogóle porównanie do De Bruyne. Więc zobaczmy sobie Hiszpanię, bo tam oczywiście Bellingham dalej szaleje. W La Lidze te wyniki wyglądają tak, że Real Madryt wygrywa aż 4 do 0 z Osasuną. Atletico ze zwycięstwem, Barcelona akurat traci punkty i tabela, tak żebyśmy sobie odświeżyli te sytuacje ligowe. Real Madrid na czele, dalej Girona Sperę, Guardiolą oczywiście za sterami i do tego Barcelona uzupełnia to podium, niżej Atletico Athletic i tak dalej i tak dalej. Druga część tabeli też do zobaczenia. Ktoś was szczególnie zawodzi lub zaskakuje w tym sezonie La Liga? Nie, ja jestem zako zakochany tylko właśnie w Bellinghamie. To cytując Fabio Capello, zapytałem go właśnie po meczu z Napoli o to, bo to Capello powiedział, że w tej chwili Jude Bellingham jest dla niego piłkarzem, którego by porównał tylko i wyłącznie do Kevina de Bruyne. To jest jedyny piłkarz, który ma taką charakterystykę, taką lekkość, łatwość czytania gry, znajdowania przestrzeni, wchodzenia między piłkarzy, ale z jedną różnicą na korzyść Bellinghama, że Bellingham jest lepszy w pojedynkach w grze jeden na jednego i wchodzi w nie zdecydowanie częściej od Belga. No i ja jestem zakochany rzeczywiście w tym piłkarzu. To, co on wyprawia, to jest niewiarygodne, i na żywo widać, kiedy kamera zamyka pewien obraz na boisku, to jakby ten Bellingham nagle wbiega w te wolne przestrzenie, i, i jesteśmy zaskoczeni, że on nagle tam jest i, i, i piłka musi do niego trafić. Natomiast kiedy widzisz go na, na żywo, to. To dopiero wtedy rozumiesz, jak on fenomenalnie to wszystko czyta. Jak piłkarze poruszające się po boisku, jakby jak w grze komputerowej nagle mu otwierają nowe możliwości, a on w te możliwości natychmiast wbiega. Oprócz tego, że ma oczywiście niewiarygodną łatwość w posługiwaniu się sprzętem boiskowym. No to jest coś, co się w tym wieku rzadko zdarza, żeby mieć taką charyzmę i w ten sposób to wykorzystać. Albo jest to taki talent od Boga, który się po prostu cały czas materializuje i się cały czas rozwija. Rozwija, albo jest to piłkarz, który tak fenomenalnie pracuje i, i trafia do, do takich klubów jak Borussia czy Real, które go rozwijają. 8 8. w 8 pierwszych meczach w La Liga, to w historii sami wybitni ale napastnicy. Nie ma tam w tym gronie pomocnika, bo to jest osiągnięcie, którego dokonał, nie wiem, Lewandowski, Romario, Ronaldo, Bobo Vieri miał takie wejście do Atletico Madryt, Ferenc Puszkarz. Tu cofamy się bardzo daleko, ale mówimy tylko o graczach, którzy no, występowali jednak w ataku, a tutaj mówimy o Bellinghamie, o, o, o pomocniku. Wiadomo, że takim nietypowym ustawieniem w tym sezonie gra Real Madryt. Bellingham ma tam sporo tych ofensywnych zadań, ale on jest wszędzie. No, Ja też bym dodał w temacie La Liga, że do dalej kłopoty Sevilla, tam może dojść do zmiany trenera. Mendylibar, mimo wygranej Ligi Europy, może pracę stracić. No i też Villarreal naprawdę ma problemy na początku sezonu. Ciekawy news zaraz wiedzie od Tomasza Wodarczyka, ale żeby wjechał, z jeszcze możecie podreperować trochę stan łapek w górę. Natomiast przejdźmy do serie A, czyli dla Was obu ta liga jest bardzo dobra. Zgłaszasz się do czegoś czy nie? Czy po prostu nie, nie, się zapukam, cieszysz na serie A? Zapukam. No to w takim razie największe zaskoczenie albo największe wydarzenie tej kolejki? Chyba jednak porażka Napoli. Pokazujące, że te dwa zwycięstwa przed Realem efektowne, cztery gole, jeden stracony, to bardziej to było przebłyskiem niż tak, jak myśleli na południu Włoch, że to był powrót do tej normalności, odrodzenie po. Po remisach na początku sezonu widać, że jest tam problem, że coś nie zaskoczyło, nie kliknęło między trenerem a drużyną. Nie mówię tutaj o jakimś konflikcie, ale ewidentnie media we Włoszech rozpisują się, że nie do końca piłkarze są w stanie zrozumieć ideę, pomysł na ten sezon Rudiego Garcia. Do tego dochodzi, dochodzi nie najlepsza forma, po prostu czysto fizyczna, że jednak tacy piłkarze jak Lobotka i Angisa muszą być w top formie, żeby dawać na Neapolitańczykom to, co dawali w zeszłym sezonie, a tego po nich po prostu nie widać. Jeśli do tego dołoży się konflikt, jaki przeżywał Osimen z włodarzami klubu, czy też z ludźmi odpowiedzialnymi za, z całym światem. za media i za społeczność, no to, to, to to jest gotowa bomba zegarowa i i te 14 punktów to i tak jest w, w tym momencie całkiem niezła sytuacja. Natomiast no to jest mimo wszystko zaskoczenie, bo wydawało mi się, że to jest na tyle uzbrojona maszynka, że wyjście tylko kima aż tak bardzo jej nie zepsuje. A okazuje się, że bardziej wyjście z Paletti'ego jednak rozłożyło ją. Zgodzę się z Marcinem, bo, bo Napoli zagrało tak z Fiorentiną, że z miejsca powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie, wyrzucony z klubu Rudi Garcia, bo widać, że to nie ma sensu. Każdy dzień, w którym Rudy Garcia pozostaje trenerem Napoli jest dniem straconym. W tym sezonie oczywiście o mistrzostwie nie ma mowy przy takim zestawieniu, przy takim szkoleniowcu i przy takiej grze, bo jest tyle problemów, jakim, z jakimi zmaga się, się Napoli. Tam się nic nie zgadza, nie wiadomo co oni chcą. Grać. Mówił Marcin o przygotowaniu fizycznym odstają znowu, gdy tylko trafiają na rywala, który tempo podkręca jak lacja, jak Fiorentina, to przegrywają. Bardzo zespoły, akurat dużo tak, biegające i dużo to od razu. Biegające widać. I też czujące się dobrze z piłką, bo, bo też nie było tam możliwości, żeby to Napoli piłkę rozgrywało. Fiorentina się bawiła, grała w kotka i myszkę. Niestety wybrany najgorszym piłkarzem tego meczu Piotr Zieliński, chociaż no wielu było słabych w Napoli w tym meczu. Poza Osimenem Nikomu nie chciało się, czy nikt nie miał siły presować. I to się znowu powtarza, plus fatalne zmiany, absurdalne wręcz decyzje. Wrzucanie piłkarzy w nieswoje buty, znowu raz Padori, wrzucany gdzieś na skrzydło, potem na dziesiątkę. Na koniec meczu nawet Kwarackelia wylądował po drugiej stronie boiska, chyba pierwszy raz w swoim życiu. Ściągnięcie Lobotki, ściągnięcie Osimena, gdzie masz gonić, wynik przystanie 1-2 I, i zespół totalnie bezradny, który przegrywa 0-1, wraca do meczu. Tylko przez błąd, przez sprokurowany rzut karny i przy stanie 1-2 nie ma możliwości, nie ma tej umiejętności, żeby ruszyć za rywalem i próbować wynik odrabiać. Więc dla mnie, no, Napoli, żeby coś w tym sezonie ugrać w Europie i w Serie A być w top 4, a to będzie zagrożenie duże, bo, bo Fiorentina pokazuje, że jest mocna, Milan, Inter, Juventus bez pucharów, do tego jeszcze ambitna Atalanta, Lazio, które, które na pewno wróci na dobre tory, podobnie Roma, no to Napoli, żeby to się nie skończyło katastrofą, musi trenera jak najszybciej Zmienić raczej nie na Antonio Conte, bo tam nie ma piłkarzy do 3-5-2, ale może poszukać kogoś poza Włochami. Mówiło się o Krzysztofie Galtier, wolny jest Hansi Flick. No trzeba szukać, trzeba zmieniać, bo z Rudim Garcia to, to prędzej to będzie środek tabeli niż awans do Ligi Mistrzów, a poza tym z tej kolejki Seriano to Oliwie Giroud. W brance Milanu, i też myślę, że no trochę jednak skandal sędziowski, bo, bo znowu na waży my nie dostajemy dobrej powtórki. Moim zdaniem, tam była ręka przy jedynym golu w tym meczu, ale te lepsze powtórki z przybliżeniem. My dopiero widzimy po zakończeniu spotkania gdzieś w mediach społecznościowych, i to nie jest pierwsza taka sytuacja, gdzie dopiero po meczu widzimy lepsze powtórki, też widzą je sędziowie dopiero po meczu, i czemu w trakcie spotkania nie jest to? Tak zrobione, żeby to ryzyko błędu zminimalizować, czy też je niemal wykluczyć. No i też strata punktów przez Inter, martwiąca kibiców Interu, bo prowadzisz 2 do 0 po kwadransie, musisz mecz wygrać, a tylko remisujesz. To I wszystko jeśli, się... jeśli można jeszcze końcówka tabeli, bardzo martwi fakt, że zespoły z Polakami, tak, Oliwie Giroud, bramkarz i napastnik, tak był podpisany w wywiadzie meczowym. napastnik i bramkarz. Milanu. To co martwi to to, że w końcu tabeli znajdują się i Verona, która w poprzednim sezonie ledwo uniknęła degradacji, Empoli i Cagliari, czyli trzy zespoły z Polakami i jeśli my w pewnym momencie mieliśmy nadzieję, że Serie A nam wychowuje fajnych obrońców do reprezentacji, no bo przecież to jest ten, to jest to naturalne środowisko, w którym gra się dobrze, taktycznie, w defensywie, uważnie, mądrze, no to mamy tam tylu obrońców, bo przecież ślad Włoch mają i Kiwior, i Walukiewicz, i Wieteska, i Peda, i Bereszyński, więc wydaje się, że będziemy mieli fajny, gotowy produkt, brzydko mówiąc, do reprezentacji obrońców wychowanych na Półwyspie Apenińskim. No ale niestety fakt jest taki, że na razie ci nasi obrońcy, do tego dokładamy Dawidowicza, grają w zespołach, które grają fatalnie w defensywie, tracą dużo goli. I znajdują się w tyle tabeli. No i to już jest konkretny problem. Nie to, że mamy jakąś wielką alternatywę, żeby z nich rezygnować, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, to wymieniliśmy może właśnie Pawła Bochniewicza, tylko może Helika i to wszystko, ale to też drugi poziom rozgrywkowy. Natomiast no jest to martwiące, bo zamiast ich wychowywać i wprowadzać właśnie w takie naturalne środowisko pewnego gotowego obrońcy, to na razie no, mamy do dyspozycji piłkarzy raczej w z kryzysem. Trochę was znając spodziewałem się, że właśnie ten kącik seria będzie przedłużony, a nie o Bundeslidze Przepraszam. czy o Lidze Angielskiej. Nie, nie ma tu za co przepraszać, zawsze się tego dobrze słucha jeszcze. No i więcej e... Polaków zawsze z Włoch przyjeżdża. Dokładnie i do Włoch wylatuje, a druga sprawa w tym meczu Milan Genoa, nie dość, że i Martinez i Ménon dostali czerwone kartki, to Giroud kończył ten mecz, czyli jak oni się tam znaleźli moglibyśmy wrzucić do tego słynnego mema Olivera Giroud między zupkami, ale też Kana, e na trybunach stadionu Genoi, bo to było dosyć szokujące, kiedy kamera go uchwyciła gdzieś tam pochowanego pod kapturem, ale przejdźmy już do kolejnej ligi. Po meczu miał zdjęcie z Leao, więc tam chyba jest jakiś kontakt między tymi dwoma panami. Okej, okay, tak, to widzisz. I tam to. dziwne postaci się przewijają przez Genoę, do Kevin Spacey Yy, niedawno był też w Genuji. może to ślad właścicieli, tak? Którzy, tak. którzy gdzieś tam mają Ale dobre, takie losowe postaci kontakt. nagle na stadionie w Genuji się, się pojawiają. Piękne miasto, więc może tak. ci właściciele mają czym zachęcić do odwiedzin Genuji. Tak jest, przechodzimy do Bundesligi, czyli tutaj mamy Gladbach z Mainz, ale też na przykład BVB z Unionem. No i przede wszystkim wygrana 3-0 Bayernu Monachium. Zobaczmy sobie tabelę. Wolfsburg przegrywa, więc może to będzie jakiś przyczynek do tego, żeby Kuba Kamiński po przerwie reprezentacyjnej grał trochę więcej. Leverkusen tutaj cały czas na szczycie. Xabi jako przyszły trener Realu Madryt radzi sobie wyśmienicie w Bundeslidze. Jeszcze dół tabeli sobie zobaczmy i tutaj na samym dole te zespoły no takie, które nas pewnie nie zaskoczyły, szczególnie tą obecnością nisko, czyli Bochum, Mainz i Kolonia. Werder oczywiście ma w swoich szeregach Dawida Kownackiego, ale ten początek nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. I jeszcze Liga Francuska, a tutaj no przede wszystkim ten jeden wynik i czerwony napis nad wynikiem 4-2 Montpellier kontra Clermont. No wygląda jak wygląda, bo został rzucony petardą bramkarz bramkarz zespołu gości. No i pytanie, co tutaj się wydarzy. Od razu był aresztowany ten człowiek, który petardę wyrzucił prosto pod nogi Diała. Natomiast co z tego będzie, to jeszcze nie wiemy. Lyon 3 do 3 z z przy Lidze Francuskiej zawsze nie jest łatwo. Rennes przegrywa 1 do 3 z PSG i Lens 1 do 1 remisuje z Lille, to takie najciekawsze mecze znowu czyste konto Marcina Bułki, to sobie podkreślmy. No i tabela Monaco-Nicea z Marcinem Bułką i PSG uzupełniające podium i jeszcze możemy zobaczyć dół tabeli, a tam Lyon nadal w strefie spadkowej, no i bez Mateusza Wieteski, Clermont jednak jest faktycznie do spadku, a mówiono tak przez dwa lata, kiedy Wieteska tam był, więc jest... Ale w spadkowej z kolei jest w seria Wieteska, więc tak się może jego rodzic z... z jednego malucha do drugiego. A, dobry policjant i zły policjant. To na pewno możemy o powiedzieć. Panowie. Cieszę się, że dostał dowołany Marcin Bułka, bo nawet patrząc na te tabelę i na ostatnie występy, czyste konta, no to to aż grzechem było nie wykorzystać właśnie piłkarza znajdującego się w kapitalnej formie. Nawet jeśli mówimy o bramkarzu numer 2-3, ale Skorupski też doskonała dyspozycja w tym sezonie, więc, więc pod względem not indywidualnych to akurat ci dwaj mieli nawet lepsze niż szczęsny, który jest absolutnie pewniakiem newsa od Tomasza Wodarczyka? Już zapowiedziałaś go dwa razy, poprosimy. Otóż Michał probisz wybrał kapitana reprezentacji Polski i będzie to piłkarz, który ma. Tak trochę poszedł na łatwiznę, ale to nic złego. Michał najwięcej występów najwięcej, w występów, w najwięcej występów. najwięcej występów ma Kamil Grosicki, ale on kapitanem nie będzie, bo on ma 90 aż meczów, 17 goli, ale on będzie tylko rezerwowym i to pewnie takim dalszym rezerwowym nowym kapitanem reprezentacji Polski Piotr Zieliński. Tak, 84 mecze, szczęsty 76, Milik 70 i 54 Bereszyński. Tak wygląda to zestawienie. Zaskoczeni nie jesteśmy? E, no tak w tym kierunku szliśmy. W naszej... Też chyba no, zakładamy, że to jest na dwa mecze, więc to, taka nasza dyskusja na temat charakterów. Tymczasowy. Tak, a na końcu jest tymczasowa, bo wróci Lewy i opaskę przejmie, ale no okej, okay, niech to będzie taki sygnał na zasadzie do Piotra, zobacz. Ufam Ci, wierzę, oddaję Ci klucze do tej reprezentacji. Tak jest. Piotr Dumanowski, Eleven Sports, Marcin Lepa, Polska Sport. Amor, Dziękujemy pięknie. Samuel Szczegielski, do zobaczenia w programie o 16. Tam już Radek Przybysz, Tomasz Wodarczyk i inni z konferencją Michała Probierza i Piotra Zielińskiego.